godne upamiętnienie narodzin Sejmu potwierdza ciągłość i żywotność cnót republikańskich, idei sprawiedliwości społecznej i rządów prawa w społeczeństwie polskim. Dlatego też posłowie i senatorowie zebrali się na Zgromadzeniu Narodowym w Zamku Królewskim w Warszawie, aby w obecności szacownych gości z kraju i z zagranicy dać świadectwo z okazji 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego odbywa się w miejscu wyjątkowym, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. To właśnie tutaj, w salach rezydencji władców Rzeczypospolitej, wielokrotnie obradowały obie izby naszego parlamentu, uchwalając najważniejsze w dziejach ojczystych akty prawne. Oto przed 550 laty, w 1468 roku, do Piotrkowa zjechał król polski i wielki książę litewski Kazimierz IV Jagiellończyk oraz członkowie Rady Królewskiej, którą wkrótce przyjęło się nazywać Senatem, a także posłowie wybrani po dwóch na sejmikach ziemskich jako reprezentanci obywateli poszczególnych powiatów. Od tamtej pory parlamentaryzm, sejmowanie, ucieranie poglądów, dążenie do jednomyślności stały się podstawową metodą stanowienia prawa i kierowania polityką Rzeczypospolitej. Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów to nasze polskie ustrojowe DNA, niezależne od wszystkich historycznych przemian sytuacji geopolitycznej, społecznej czy ekonomicznej kraju. Wierzę głęboko, że my, Polacy, wielki i mądry naród obywatelski, będziemy umieli z dziedzictwa 550 lat sejmowania czerpać natchnienie i inspirację. Wierzę, że razem zapiszemy kolejne wspaniałe karty w naszych ojczystych dziejach. Wiwat Sejm, wiwat Senat, wiwat wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczypospolita.